Cześć! Witam Cię serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Jumaszka, czyli Justyna i chciałabym Cię wprowadzić w świat mojego kanału, w mój mały świat, ale przede wszystkim też chciałabym Ci troszeczkę powiedzieć o sobie, bo wydaje mi się, że jakoś fajnie się ogląda osoby, o których cokolwiek, chociaż odrobinkę, można się dowiedzieć. Także, kim jestem? Jestem 31-letnią kobietą. Wiem, brzmi to groźnie, sama się z tego śmieję, ale tak naprawdę czasem wydaje mi się, że zatrzymałam się nad nieczasem, często, że zatrzymałam się na etapie 24-latki i tak już pozostało. Kim jestem? Jestem też przyszłą mamą, co jest dla mnie bardzo, bardzo, bardzo ważną rolą, do której się przygotowuję. Wiem, że teraz w kadrze pewnie nie widać tego brzuszka, ale zamieszczę Wam zdjęcie i pokażę, jak wyglądam. Także to chyba najważniejsza rola, którą będę pełniła niebawem. Oprócz tego jestem narzeczoną w szczęśliwym związku i w przyszłym roku się pobieramy. Właśnie czego efektem jest ten maluszek, który tutaj w brzuszku od 7,5 miesiąca się rozwija. Jestem też doktorantką, staram się uzyskać tytuł doktora na uniwersytecie. Całkiem nieźle ostatnio mi to nawet wychodzi. Poczyniłam jakieś postępy, z czego jestem bardzo dumna. I tak naprawdę chyba ta ciąża jeszcze bardziej zmobilizowała mnie do działania. Jestem osobą, która całe życie zmaga się z nadwagą, z nadprogramowymi kilogramami i z problemem odżywiania. Całe życie, odkąd pamiętam, zmagałam się z tą nadwagą, o czym kiedyś tam poopowiadam. I zrzuciłam przed ciążą 25 kg. Tak, udało mi się zrzucić 25 kg, po czym zaszłam w ciążę i prawie wszystko wróciło. Na czym na razie nie ubolewam, bo właśnie moim głównym celem będzie zrzucenie tych kilogramów, powrót do formy. Wiem, że po prostu dam radę i można to zrobić. Jestem też gamerką. Gram w grę World of Warcraft. Może część z Was zna tą grę. Znam, gram już prawie blisko 12 lat. Z przerwami oczywiście, nie tak ciągiem. Gram w World of Warcraft. Szyję też sukienki średniowieczne i biorę udział w jakichś tam różnych imprezach rekonstrukcyjnych, jak na przykład Bitwa pod Grunwaldem. I kocham podróże. Wiem, że to dzisiaj takie może oklepane stwierdzenie, że kocham podróże, bo wszyscy kochają, ale tak jest. Jeżeli raz się zasmakuje tych podróży, to wciąga. Strasznie wciąga, uzależnia i chciałoby się zwiedzać cały świat non-stop, a nie zawsze wiadomo, że są na to finanse, czas i możliwości, żeby po prostu z tego skorzystać. Chciałabym, żeby był to kanał bardzo kobiecy. Nie będzie żadnych stylizacji modowych czy kosmetyków, ale chciałabym, żeby był to kanał, na którym możemy wzajemnie wymieniać się doświadczeniami właśnie, jeżeli chodzi o ciążę, o poród, o macierzyństwo. No i chyba najważniejsze dla mnie właśnie zrzucenie tych nadprogramowych kilogramów, powrót do formy, do takiej fajnej formy i pogodzenie tego przede wszystkim właśnie z macierzyństwem, ogarnięcie tego wszystkiego. Chciałabym Wam pokazać, jak będę to robić, bo wiem, że się uda, wiem, że można. Może kogoś właśnie również zmotywuję do działania. Zawsze można wspólnie się motywować, są do tego w tej chwili narzędzia, żeby być online i żeby to było na bieżąco, jak tam u nas postępy. Chciałabym, żeby ten kanał również był o tym, jak sobie radzić w życiu, jak kobieta sobie powinna radzić w życiu. Bo tak naprawdę, powiem Wam szczerze, odkąd zaszłam w ciążę, zmieniło się wiele moje myślenie i postrzeganie świata i chciałabym o tym powiedzieć. Myślę, że może wydawać się to ciekawe, chociaż części z Was, ale ten kanał ma być przede wszystkim spełnieniem moich marzeń, bo zawsze o kanale marzyłam i myślę, że dopiero teraz w końcu nadszedł ten czas, żeby go prowadzić i zaangażować się w niego na 100%. Także dziękuję Ci, że obejrzałaś ten film. Jeżeli jesteś zainteresowana tym, co będzie się działo na kanale, zasubskrybuj albo po prostu wejdź od czasu do czasu na YouTube i sprawdź, co mnie słychać. Dzięki, cześć!